Uwaga, wielka wylewka w 4Fun TV. Y jest dzisiaj moim gościem. Przed nami gęste ciecze. Od czego ty zacząłeś? Kiedy postanowiłeś być magikiem? Buchnąłeś matce dwie dychy z portfela. No taka. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedy miałem 3 lata, kiedy tata pokazał mi jeden efekt z kartami z gazetą, bo umiał jeden. A potem mi go wyjaśnił. To jest takie wspomnienie pierwsze, które mam. Is this your card? I don't know. Was it a red card? I don't know what red is. Ta-da! Potem jak byłem nastolatkiem, to coś tam, wiesz, takie podstawowe naprawdę. Two, three. And then it happened. Pamiętam, że kochałem się w jednej koleżance z klasy w gimnazjum. I chciałeś ją przeciąć na pół piłą. I ona miała taką grupkę koleżanek i też gdzieś tam jechaliśmy autobusem na wycieczkę i ja pokazałem ten efekt i one się zaczęły śmiać. I ja przez chwilę pierwszą myślałem, że one się ze mnie śmieją, że ja coś takiego pokazuję, a potem zauważyłem, że one po prostu się cieszą. Był już dla mnie palaczy, czy nie? Tak, tylko pytam. Nawet nie chodziło o tą dziewczynę, tylko chodziło o to, jak mocny wpływ to ma na ludzi, że może naprawdę im sprawić radość. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś w tak szybki sposób komuś sprawił radość. Jedyne, co sobie wyobrażam, to jeżeli by ktoś grał w kamień, papier, nożyce na oblewanie się i wygrał absolutnie wszystko, nie? Jeśli chodzi o szybką radość. Nie będę ukrywał, że mi na przykład magia bardzo dużo pomogła jako człowiekowi, ja byłem bardzo nieśmiały. I dziewczyny lecą na to? Myślę, że ludzie na to lecą. Tak samo, ile możesz zdobyć za pomocą magii, trywializując ją doszczętnie, no ale możesz zdobyć numerów telefonów dziewczyn, tyle samo możesz zdobyć numerów telefonów, wiesz, poważnych biznesmenów. Co ja się z biznesmenem chcę całować, wiesz? No. Nie, no spoko, no, nie, no. Zależy jakie kto ma potrzeby, wiesz, no. Ja daję teraz kamień, ty dajesz nożyczki. Tylko żadnych uników mi proszę nie robić, bo już tutaj była ruda z Red Lips i po prostu jak grzechotnik, wiesz. No ale wiesz, no ona... I raz w nią nie trafiłem Ewa, nawet. Ewa ma ten. Ruda z Red Lips. To, ale Red Lips, ja myślałem, że Red Lipstick Monster. To szalałeś. No ja bym wtedy zrozumiał, no nie jak make-up, tak. Wiesz. Ej, Red Lipstick Monster. Nie zgadzaj się, będziesz całą plona. Masuję cię na rycerza. O, dziękuję ci. Proszę. O, po fryzurze.